zdrowia, szczególnie dla normalnych. No socjalizm to jest piękna sprawa do momentu, kiedy zabraknie cudzych pieniędzy. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję się bardziej. Nie subskrybujesz? Strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń-dzyń o codziennych powiadomieniach, o filmikach bardzo często zdemonetyzowanych. No, Biden podpisał, administracja Bidena podpisała umowę, że Amerykanie, podatnicy amerykańscy będą płacili reparacje. No, w Ameryce komuniści za wszystko każą płacić reparacje, no oczywiście tym, którzy pracują i płacą podatki, no bo w Ameryce 50%, 150 milionów wypełnia podatki, 74 miliony, czyli praktycznie rzecz biorąc połowa nie płaci żadnych podatków federalnych, ale wypełnia je. Dlaczego je wypełnia? No dlatego, że w Ameryce jest coś takiego jak 500 plus, 600 plus albo 900 plus. Także państwo kiedyś 25 lat temu, no to w ramach rozwoju i przyszłości rodziny amerykańskiej był tak zwany kredyt, czyli coś, co się, jak ma się zapłacić podatek, no to dostawało się powiedzmy tam 500 dolarów czy 1000 dolarów na każde dziecko, że można było odpisać. Tak? Także jeżeli ktoś miał zapłacić 3 czy 4 tysiące podatku federalnego, miał dwoje dzieci, no to nie płacił tego 1000, płacił tylko 3000. No to nie są kredyty, to jest coś innego niż ulgi jakieś tam podatkowe, no bo ulgi podatkowe, no to odpisuje się od tej kwoty swoich dochodów, zarobków i tak dalej, no i wtedy to się zmniejsza troszeczkę, no ale to jest tylko jakiś tam procent w zależności od tych widełek podatkowych. No ale 25 lat temu, no to jak ktoś płacił podatki, no to mógł sobie odpisać od podatków. No ale przez ostatnie 25 lat tak się zmieniło, że lewica doszła do wniosku, mówi, no dlaczego ktoś dostaje 1000, a ktoś inny nie dostaje. No i tłumaczyli, no jak zapłaciłeś 1000, no to nie musi, jak miałbyś zapłacić 1000, a masz dzieci, no to nie zapłacisz tego 1000. No, a lewica mówiła, no ale jeżeli ktoś nie płaci podatków, to dlaczego nie dostanie tego 1000? No i ludzie tłumaczyli, że to jest kredyt za ten potencjalnie zobowiązania podatkowe. No i teraz coraz więcej ludzi jednak w Ameryce nie płaci podatków. No to nie jest najlepszy system dla państwa, kiedy powiedzmy połowa, czy już więcej niż połowa ludzi w ogóle nie ma żadnych zobowiązań. No to powoduje to, że ludzie jakoś nie starają się szukać pracy, nie pną się po tej drabinie społecznej, jakoś wpadają w taki marazm, firmy nie inwestują, bo nie ma pracowników, firmy też nie inwestują, no bo jeżeli podatki również na przedsiębiorstwa, na korporacje są coraz większe, no właśnie dlatego, żeby to płacić, spłacać, no to wszystko się zamyka. To każdy normalny rozumie, że każdy normalny człowiek powinien w jakimś tam stopniu partycypować. No i każdy powinien mieć jakąś swoją działkę w tym wszystkim. Jeżeli połowa ludzi nie ma swojego udziału w tym, jak państwo jest finansowane, no to coś jest niedobrze. No ale teraz do tego jeszcze doszła międzynarodowa sitwa. Teraz międzynarodowa sitwa. W Egipcie mieli spotkanie. Taki narodowy konferencja była. No najwięcej to bardzo dużo tam Wenezuela krzyczała, że musi właśnie być wspomagana. No dużo tych biedniejszych krajów krzyczało, że musi być wspomagane. No w 2015 roku w Paryżu całe te spotkanie, no z którego Trump się wycofał, no to oni zasugerowali w zasadzie coś takiego, że bogate kraje muszą skompensować biedne kraje za zmiany klimatyczne, czyli to takie racjonalizacja była tego, czy tam usprawiedliwianie tego, że
państwa, narody uprzemysłowione, one doprowadziły do tego, że mieli lokomotywy, że mieli ropę, że mieli samochody, że mieli lodówki i tak dalej, i tak dalej. No i to wszystko spowodowało, że temperatura się podnosi. No a w tych biednych krajach, gdzie lodówek nie mieli, samochodów nie mieli, węgla nie było, palili tylko jakimiś kokosami, innymi liśćmi, no to oni nic nie spowodowali. Żadnego ocieplenia, importowali mięso z Ameryki, także w Ameryce krowy pierdziały i metan produkowały, a Afryka nic nie była winna, bo ona po prostu tylko korzystała z rozdawnictwa europejskiego, amerykańskiego. No i teraz następuje, ma być następne rozdawnictwo, no bo oni są niewinni, także te wszystkie biedne kraje zmusiły te wszystkie te bogate. No i Organizacja Narodów Zjednoczonych znajduje pewne takie narzędzia, jak to mechanizmy, jak zapłacić za te reparacje, i to wszystko będzie przechodziło przez ONZ. No wszystko to się przypuszczalnie stanie w ciągu następnego roku. Biden mówi, że no podatnik amerykański nic nie będzie płacił. No jak zwykle oszukaństwo, no bo z ust tego człowieka, z ust całej tej administracji demokratów, to słowo prawdy tam nigdy nie wyszło. No, kto jest największym takim gwałcicielem całego środowiska? No, Chiny. Chiny w zasadzie, no to produkują 2/3 więcej tego dwutlenku węgla niż Ameryka i Europa razem. Także oni mają w nosie jakiekolwiek poprawy środowiska. Oni tam otwierają do 2025 roku, to otworzą od teraz do 2025 roku, otworzą więcej elektrowni węglowych niż cała Ameryka ma na dzień dzisiejszy. Także, że 60% produkcji jest z węgla. No i oni nie popełnią tego samobójstwa. Biden doprowadził do tego, że w Ameryce benzyna jest nieprawdopodobnie droga. Benzyna jest 2 razy droższa niż była za czasów Trumpa. No ale dlaczego? Doszedł do władzy, no to w pierwszym dniu swojej władzy zamknął jeden wielki rurociąg, ten tak zwany Keystone, który szedł, to powiedzmy, z północy na południe, z Kanady na południe Ameryki. Tam 10 tysięcy ludzi bezpośrednio przy tym pracowało, miało to budować. 10 tysięcy ludzi wywalił na twarz, a teraz jeździ łachudra i prosi Wenezuelczyków, czy Irańczyków, czy nawet Ruskich, żeby ropę pompowali. Także no jest to smutne, jest to śmieszne, jest to w sumie makabryczne. No co to powoduje? No to powoduje to, że te wszystkie benefity, no w sumie Ameryka przez tą swoją industrializację, no to i pomagała w czasie I wojny światowej Europie, nie tylko żołnierzami. W Europie zginęło ponad 500 tysięcy amerykańskich żołnierzy w czasie pierwszej wojny światowej. Druga wojna światowa również broniła Europy, daleko Pacyfiku i tak dalej. Tego sprzętu to wysyłali. Sowieci też z tego korzystali. Niemcy zostały odbudowane amerykańskimi podatkami. No i teraz Ameryka przez to, że była pierwsza, czy tak najbardziej jakieś odniosła sukces, no to teraz ma zapłacić za tych wszystkich, którzy nie odnieśli takiego sukcesu. No, Republikanie w Izbie Reprezentantów nie zaakceptują tego, ale administracja, niestety ta komunistyczna, no to ona będzie wiedziała, jak to wszystko załatwić. Po prostu podłączy się do tych banków rozwoju światowego, no i poprzez pieniądze będą tam przepływały innymi jakimiś kanałami.
No, za jakiś czas znowu, za 2, 4 lata, 3 czy 8, kiedy zmieni się władza, komuniści znowu będą pchali te reparacje, będą mówili, że to są zobowiązania amerykańskie. No, wszystkie te kraje po prostu no, terroryzują, czy zmuszają Stany Zjednoczone do tego, żeby przestały produkować węgiel. Nikt inny nie będzie redukował. No to jest jakaś taka forma szantażu, forma wymuszania. No i to działa w Ameryce. Akurat wystarczająco jest tych komunistów zielonych, którzy po prostu cieszą się. Najbardziej by się cieszyli, jeżeli benzyna by była po $10, jeżeli ludzie by jeździli rowerami czy samochodami elektrycznymi. No wiadomo, z samochodami elektrycznymi to nie ma wystarczająco tych gniazdek do podłączania tego. No nie mówiąc o tym, że żeby ten prąd był stworzony, no to tam musi być energia i nie ma żadnej innej energii, która by zastąpiła węgiel. No Europa stara się zmusić te biedne kraje tymi opłatami, żeby oni też coś tam działali, że po tym spotkaniu 2015 w Paryżu, no to oni sobie wykombinowali, że jednak nie może być więcej niż 1,5 stopnia Celsjusza, więcej niż przed tą erą industrializacji. No ja to zawsze mówię, że jednak jak się popatrzy na Egipt, no to wszędzie tam, gdzie była ta pustynia, przepraszam, no to 2-3 tysiące lat temu, no to był koszyk żywnościowy, to był koszyk zbożowy, tam ten Nil wylewał nieustannie, no ale produkowali cała ta północna Afryka, no to dostarczała jedzenia do dużo krajów Europy, dlatego że w Europie było dosyć zimnawo, no XIV, tam XV wiek, no to były jakieś takie małe ery lodowcowe, no i nikt z tych debili zielonych o tym nie mówi też, że cała ta ropa pod Katarem, pod Arabią Saudyjską, no to tam miliony lat temu to była jakaś dżungla, nie dżungla, tam dinozaury, jakieś inne ryby i leszcze, to wszystko się zamieniło w ropę, dlatego jest tyle tej ropy, no ale to kiedyś było zielone i czerwone, także cała ta dżungla się zamieniła i teraz ta obsesja tych 100 lat, powiedzmy, no to jest makabryczne, że komuniści no, w Ameryce no, znaleźli sobie takiego konika, podniecają tych ludzi, jak się czyta te gazety, no to nieustannie w gazetach czy w telewizji pokazują, że te wszystkie przybrzeżne miasta to będą zalane za 50 czy 100 lat. No ale kto się tym, tak realistycznie patrząc, kto się tym przejmuje? Ta woda nawet jeżeli się podnosi, no to przez następne 50 czy 15 lat ludzie będą budowali domy na palach, a później przesuną się pół kilometra czy kilometr do tyłu. No i co 10 lat mogą się przesuwać o tam 5 czy 10 metrów, tak, także to jest straszne, że właśnie te cudze pieniądze komuniści w Ameryce dzielą, no i to jest straszne, że cudze pieniądze, Organizacja Narodów Zjednoczonych również to wszystko rozdziela. Te ilość pieniędzy, no to jest straszna, bo teraz jeżeli Organizacja Narodów Zjednoczonych powiedziała, że tam będzie kilkaset miliardów dolarów za te straty i zniszczenia środowiskowe, no to jest jeszcze 100 miliardów Europa, Ameryka obiecała tym biednym krajom za to, żeby jednak zredukowały emisje i zanieczyszczenia, no i żeby się zaadaptowali do tych zmian środowiskowych. No, cudze pieniądze jest łatwo rozdawać, no i komuniści zawsze wiedzą, komu je ukraść. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Jeszcze do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku.
Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście, głosujcie. Głosujcie na normalnych. Mam nadzieję, że głosowaliście na republikanów, na konserwatystów. Mam nadzieję, że zostali wybrani. No jeżeli nie, no to następnym razem musicie głosować. No nie można się poddawać, nie można się dać steroryzować czerwonym świniom. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena, no mam nadzieję, że głosowaliście już na normalnych. No jeżeli nie, no to mam nadzieję, że prędzej czy później zmądrzejecie, zrozumiecie, że jednak lewactwo doprowadza do totalnego zniszczenia każdego narodu, każdego kraju i każdego społeczeństwa. Zdrowia dla normalnych.